Zbiory były bardzo zróżnicowane, a mijający sezon nie należał do najlepszych. Z żalem mówią członkowie Karpackiego Związku Pszczelarzy. Trudny, bez miodu, bez pożytków. No, podsumowaliśmy ten sezon całego naszego związku jako zerowy pod względem produkcji produktów pszczeli, z uwagi na to, że dokarmianie pochłonęło koszty, które zrekompensowane zostały tym drobnym miodem, drobnymi produktami. Także suma summarum zamknęło się na zero, a to już jest lepiej niż na minus, ponieważ no, nie trzeba było do tego dopłacać, czyli było na takim poziomie opłacalności. Większość pszczelarzy z końcem sierpnia zakończyła przygotowanie pszczelich rodzin do zimy. Ponad 200 osób przyjechało do Mszany Dolnej, aby podsumować sezon i dyskutować o najważniejszych problemach związanych z hodowlą pszczół. Są to przede wszystkim choroby wyniszczające te owady. Przyczyn jest bardzo wiele. Po pierwsze, to jest właściwa praca pszczelarza nad profilaktyką, a więc odpowiednie zabezpieczenie uli przed przeniesieniem chorób zakaźnych, jak również prace sanitarne, które pozwolą utrzymaniu odpowiedniego stanu, odpowiedniej czystości w ulu, który no, wtedy jest, ta rodzina pszczela jest mniej podatna na zakażenie, jak również stosowanie profilaktycznie tych leków, które są przewidziane, chociażby przeciwko warozie. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu pasiek. Najlepszą, a zarazem najzdrowszą wybrano pasiekę prowadzoną przez Władysławę Bożęcką z Nowego Targu. Tyle ludzi nam opowiada różne rzeczy, co go przestało boleć, co tego, jak się mimo wszystko położy na tych pszczołach, bo tam trzeba troszkę, to trzeba przynajmniej z półtorej godziny, żeby coś tam poczuć, ale to jest niesamowite uczucie. Także zapraszam. Wręczono również nagrody i odznaczenia. Te przyznano w uznaniu zasług tych, którzy w produkcji miodu mają szczególne osiągnięcia. Święto pszczelarzy ma za zadanie podsumowanie sezonu, który minął, nagrodzenie pszczelarzy za pracę w pasiece, rozstrzygnięcie konkursów na najlepszą pasiekę. Spotkanie w Mszanie Dolnej było połączone z prelekcją profesor Krystyny Czekańskiej z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wykład dotyczył najczęstszych błędów popełnianych przez pszczelarzy w prowadzeniu pasiek. Tutaj należy na jakość pokarmu i ilość pokarmu zwrócić uwagę i temperaturę, jaka panuje w gnieździe pszczelim. To są te dwa czynniki głównie odpowiedzialne za jakość pszczół, za ich odporność. Im zdrowsza pszczoła, tym lepiej poradzi sobie z wszystkimi tymi czynnikami środowiskowymi, które jej szkodzą, które wpływają negatywnie na jej warunki bytowe. Organizatorzy Karpackiego Święta Pszczelarzy w Mszanie Dolnej przygotowali także wystawę produktów pszczelich oraz część artystyczną. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.